Bezrobocie, problem, którego w Grudziądzu nie ma. Pod takim hasłem odbyło się dzisiaj spotkanie zorganizowane w Domu Technika NOT Grudziądz. Zorganizowane przez Aleksandra Pawłowskiego, przewodniczącego klubu Partii Stronnictwo Demokratyczne w Grudziądzu i Rafała Matejaska, przewodniczącego klubu Partii Ruch Palikota w powiecie grudziąckim. Obydwa kluby działają w sprawach związanych z regionem wspólnie na mocy porozumienia zawartego 1 lutego w Grudziądzu. Na spotkaniu obecny był radny województwa Wiesław Żurawski z Prawa i Sprawiedliwości, a także radni grudziący Łukasz Mizera oraz Tomek Tomaszewski, również członek SLD w Grudziądzu. Na sali zgromadzili się członkowie i sympatycy Stronnictwa Demokratycznego i Ruchu Poparcia Palikota, ale również osoby zainteresowane problemem bezrobocia, które często ich samych dotknęły bezpośrednio. Nie zjawił się na spotkaniu żaden przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ani Powiatowego Urzędu Pracy, mimo że organizatorzy, jak mówią, wystosowali indywidualne zaproszenia na spotkanie do wszystkich radnych grudziąckich oraz różnych instytucji miasta i powiatu. Organizatorami tego spotkania jest Porozumienie dla Grudziądza, w skład którego wchodzą kluby partii Stronnictwa Demokratycznego, reprezentowanego przez przewodniczącego Aleksandra Pawłowskiego i Ruch Palikota, reprezentowany przez moją skromną osobę. Serdecznie witam Łukasza Mizerę, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Grudziądzu, radnego Rady Miasta. Witam też Tomasza Tomaszewskiego, radnego naszego miasta. Dziś Państwo zorganizowali spotkanie razem z Ruchem Palikota. Tak, w ramach porozumienia dla Grudziądza, które zawarliśmy w miesiącu styczniu. Następne nasze spotkanie, pierwsze było na temat konsultacji społecznych, dzisiejsze było na temat problemu bezrobocia. Umownie nazwaliśmy to bezrobocie, problem, którego w Grudziądzu nie ma. Co było na spotkaniu? Znaczy, jaka formuła? Więc formuła spotkania była następująca, że przedstawiliśmy to, co obiecano w kampanii wyborczej 2006-2010, oczywiście to było z programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i prezydenta Malinowskiego, dosłownie żeśmy to zacytowali. Następnie przedstawiliśmy aktualną sytuację w zderzeniu z tym bezrobociem, które na koniec lutego 2012 roku wynosi 23,4% w Grudziądzu. I oczywiście, no bo nie tylko krytykować, nie tylko mówić, co jest źle, ale również ważnym elementem jest powiedzenie, co proponujemy. I zaproponowaliśmy szereg rozwiązań, szereg posunięć, które naszym zdaniem powinny zmniejszyć bezrobocie, zlikwidować całkowicie, nie, ale zmniejszyć bezrobocie, odpowiednio traktować pracowników, odpowiednio zawierać umowy, odpowiednio ich wynagradzać. Co sądzi pan o nieobecności decydentów? Więc niejednokrotnie to podkreślałem na dzisiejszym naszym spotkaniu. Zaprosiliśmy 23 radnych, czyli wszystkich radnych. Przybyło dwóch radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zaproszony był prezydent miasta Grudziądza Robert Malinowski, nie przybył na spotkanie. Był zaproszony starosta powiatowy pan Marek Szczepanowski, nie przybył na spotkanie. Był również zaproszony dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, czyli osoba najbardziej kompetentna. Gdy chodzi o bezrobocie, o sprawy zatrudnienia, również nie przybyła na to spotkanie. I co bardzo dziwi, bardzo smuci rzeczywiście i pokazuje, gdzie prezydent, ja się powiem to otwarcie, ma nas wszystkich, większość mieszkańców, to, że prezydent nawet nie wydelegował nikogo na to spotkanie. Rozumiem, że bardziej bliskie prezydentowi są mecze piłki nożnej, mecze żużlowe. W niedzielę był na meczu żużlowym, znalazł czas. Wczoraj był na meczu piłki nożnej, również znalazł czas. Ale tam dostaje oklaski, tam dostaje brawa. Kibice mu biją te brawa. Tu by mogło być różnie. Zresztą widzieliście Państwo przebieg dyskusji. Ponad 10 osób zabrało głos. Problemy bardzo interesujące. Od osób w wieku 60 lat do osób w wieku 20 lat zabierały głos. Osoby, które przebywają w domu Alberta, osoby niepełnosprawne, osoby niepracujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za to zaproszenie. Szkoda tylko, że miałem za mało czasu, bo tylko jeden dzień na przygotowanie się do dzisiejszego zebrania. Dlaczego jeden dzień? Ponieważ wczoraj, dokładnie wczoraj o godzinie 14 odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którym byłem, i informacja o sytuacji na rynku pracy w naszym województwie. Tę informację przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, pan Artur Janas. I chciałbym
Państwu no, najważniejsze rzeczy tutaj z tego przedstawić. Skąd to bezrobocie w Grudziądzu jest akurat takie, a nie inne? Otóż krótko tylko zacytuję najważniejsze liczby, no bo jak powiedziałem, nie jestem za dobrze przygotowany, ponieważ to wczoraj już się odbyło, jeszcze dobrze tego nie przetrawiłem, a dziś rano byłem w pracy do godziny 15:20, więc nie zdążyłem już dobrze wszystkiego przemyśleć. Otóż tak jak pan Mietek przed chwilą tutaj zauważył, że w Grudziądzu ten wzrost bezrobocia jest w porównaniu z tym województwem około 600%, można powiedzieć. Ale powiem, o co chodzi. Otóż w naszym mieście w Grudziądzu, powiat grodzki, w roku 2010 bezrobocie wynosiło 22,5%. Obecnie w 2011 roku 22,2%, to jest oczywiście są dane z ubiegłego kwartału, czyli jest jakby lekki spadek o 0,3%. Lekki spadek, ale porównajmy z Bydgoszczą, z Toruniem. Bydgoszcz, stopa bezrobocia 8,0. Toruń, powiat grodzki, stopa bezrobocia 8,2. Włocławek, stopa bezrobocia no, dość wysoka jest, 19,5%. Wśród powiatów, które tutaj mam w tym wykazie, widzę, że Lipno przoduje. Tam jest 28,9% bezrobotnych. W powiecie naszym ziemskim, grudziąckim jest 27,1%, to jest drugie miejsce. No a nasze miasto oczywiście przoduje, jeśli chodzi o powiaty grodzkie. Chociaż Włocławek ostatnio, no tak niechlubnie bym powiedział, nas trochę jakby dogania, bo zwiększyło się tam bezrobocie. U nas niby spadło te 0,3%, ale przyczyna tego wszystkiego tkwi moim zdaniem po tej analizie, którą pan dyrektor wczoraj nam przedstawił, nam radnym Sejmiku Wojewódzkiego, przyczyna tkwi w tym, że myśmy źle wybrali Sejm i rząd. Otóż powiem tylko tutaj kilka takich najważniejszych liczb. W roku 2011 mobilizację zawodową bezrobotnych województwo kujawsko-pomorskie otrzymało z Funduszu Pracy środki w wysokości 153 680 000. Ale w roku 2010 była to kwota 372 707 000. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest kolosalna różnica. Jaka różnica między poprzednim rokiem a obecnym rokiem. Powtarzam jeszcze raz. W roku 2011 dostaliśmy 153 600 000 i było to o 58,8% mniej niż kwota przyznana w roku poprzednim. Czyli krótko mówiąc, chodziło o to, że przed wyborami, żeby wszyscy głosowali na rządzącą wówczas koalicję POP i PSL, dlatego kwota była taka dość znaczna, a teraz mamy, no jak już powiedziałem, 58,8% mniej niż kwota przyznana w roku ubiegłym. Więc moim zdaniem przyczyna tego, że jest tak trudno i w naszym mieście, w naszym województwie, przyczyna tkwi w tym, że źle wybraliśmy Sejm i rząd. Przyczyna tkwi w Warszawie. Jeżeli nie dostajemy stamtąd środków, nie dostaniemy, to nasze województwo nadal będzie na trzecim od końca miejscu, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, bo taka jest prawda. Widziałem wczoraj tabelę, statystykę, jesteśmy na trzecim, tym niechlubnym miejscu po województwie zachodnio, po województwie warmińskim jako pierwsze i zachodniopomorskim, które jest jako drugie. I jeżeli się nie sprężymy, nie wybierzemy porządnego Sejmu rządu, to będziemy dalej brnąć jeszcze bardziej, aż do samounicestwienia, tak bym powiedział. A rozbiory Polski być może są już wkrótce, staną się być może faktem, jeżeli tak dalej będziemy popierać takich ludzi jak Donald Tusk i jego rząd. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Łukasz Mizera, SLD. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za to, że otrzymaliśmy zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Chciałbym podziękować również tym wszystkim, którzy dzisiaj przyszli i swoimi przemyśleniami się na tej debacie dzielą. Jeżeli mogę, również chciałbym usprawiedliwić panią Krystynę, ponieważ ma komisję na 17, tak? I nie chciałbym tu usprawiedliwiać innych osób, ale ona mnie prosiła o to, że na pewno by była. Jest posiedzenie Komisji Zdrowia i stąd, ono było wcześniej planowane, tak? I stąd
Czyli rozumiem, że to pani Krystyna Wargniewska, również pewno, radna z rolnictwa. Oczywiście usprawiedliwiamy. Sojuszu, nie mamy nic. Sojuszu, na pewno by było, tak? Przepraszam, szanowni państwo. To, o czym my dzisiaj mówimy, w dużej części jest pokłosiem transformacji. Tak, państwo podawaliście różne statystyki, trzeba sobie uświadomić pewien fakt, że Grudziądz kiedyś miał jasną specyfikę miasta przemysłowego. Tak samo jak Wrocławek, tak, tutaj przytaczany, który również ma to bezrobocie dużo wyższe. Niestety po transformacji ten przemysł okazał się mało rentowny, a zmiany w przemyśle okazały się najbardziej dotkliwe dla pracowników. Stąd też ta wysoka stopa bezrobocia. Oczywiście dzisiejsze działania są niewystarczające. Tak? Przede wszystkim to, czego nam brakuje, to chyba określenie jasnej specyfiki i kierunku, jakim Grudziądz ma być miastem. Bo my cały czas mówimy, a może trochę przemysłowym, a może trochę turystycznym, a może trochę usługowo-handlowym. Tak? Nie ma jasno określonej bazy, jasno określonych działań, w którym kierunku to miasto ma się rozwijać. Oczywiście taką szansą byłoby stworzenie możliwości klimatu i warunków do rozwoju nowoczesnych technologii. Tak naprawdę dzisiaj tylko i wyłącznie na tych dziedzinach można oprzeć przemysł. Ja również zdecydowanie skłaniałbym się ku temu rozwiązaniu, że wielkim potentatem turystycznym nie będziemy, nawet nie wykorzystujemy możliwości turystyki jednodniowej. Tak? Więc na tym na pewno naszej gospodarki, naszego lokalnego rynku pracy nie jesteśmy w stanie oprzeć. To, co jeszcze jest bardzo ważne w tych wszystkich statystykach demograficznych, to fakt, jak zmienia się, tak, struktura, ilość osób w mieście. Raz to starzejące społeczeństwo, dwa, że w większości miast, które mają uniwersytety, które się rozwijają, mieszkańców przybywa. U nas pomimo tego, że nawet będziemy się czepiali, tak, czy to są 0,2 czy 0,3 spadku bezrobocia. Oczywiście ta tendencja w tych okresach od kwietnia do października zawsze będzie wyższa ze względu na przemysł budowlany, tak, na sektor budowlany, na rolnictwo, które również gdzieś w powiecie część miejsc pracy dostarcza i tam ludzie z Grudziądza też możliwości zatrudnienia szukają. Jednak musimy zwrócić uwagę na to, ile osób z Grudziądza wyjeżdża. Bo już nie jesteśmy 100-tysięcznym miastem, jesteśmy 94-tysięcznym miastem, tak? No to warto podkreślić, że 6 tysięcy ludzi ubyło z rynku pracy i oni w Grudziądzu nie istnieją. Jeżeli oni by tutaj dalej funkcjonowali, to bezrobocie byłoby radykalnie wyższe. Tak? Bo pomimo tego, że tych ludzi nie ma, to miejsc pracy również nie przybyło. To przeważnie są ludzie, którzy wyjechali, skończyli studia, tak? Albo znaleźli zatrudnienie za granicą. Więc to też świadczy o pewnym potencjale rozwojowym i możliwości tego miasta. Tutaj z kolegami w pełni się zgadzam, zresztą część z tego, jak tutaj pan Mikołaj, tak, pytał się o to, co radni robią. No, nasz program wyborczy sprzed tych 2,5 roku, gdy były wybory, on był w dużej części zbliżony i tożsamy z tym, co panowie dzisiaj pokazywaliście. To tak naprawdę są jedyne możliwe, jedyne realne rzeczy, które można tworzyć, chcąc pobudzić ten rynek lokalny. Tak? Oczywiście inną kwestią jest to, jak promujemy to miasto, jakie reprezentujemy, z kim rozmawiamy, tak? Bardzo cenna uwaga o tych kierunkach inwestycyjnych, no o tym mówiliśmy też już dawno, sobie przypomniałem takie spotkanie z panem Aleksandrem podczas kampanii, gdzie też zwracaliśmy uwagę, że naszym partnerem, naszym miejscem do szukania inwestorów jest Europa. Z Europą mamy problemy, ale z tą Europą mamy wychodzić z tych problemów, tak? To są wspólne narzędzia, instrumenty finansowe, wspólne programy. Niestety nie oszukujmy się, ale takie jak nasze strefy ekonomiczne bardzo dobrze działają. Tak? W Belgii są zupełnie inaczej zorganizowane, zupełnie inaczej podzielone. My dzisiaj mamy ten problem, że powoli ta strefa nasza ekonomiczna specjalna, ona pod względem terenu zostaje zapełniona. Tak? To jest błąd tych lokalizacji, które zostały zostały umiejscowione. Tak? Bo tych hektarów w samej strefie bardzo dużo nie zostało. I rzeczywiście, dopóki my nie połączymy się z autostradą, nie zyskamy nowych ciekawych terenów, to nasza sytuacja wcale taka różowa nie jest. Samo tworzenie klimatu, tak, występowanie na targach, to powinno być jasno określone, tak, co miasto chce gotować, na co chce stawiać, z jakimi uczelniami współpracować, gdzie szukać tej kadry. I to co panowie zresztą tu potwierdzaliście, opowiadaliście, ja się pod tym podpisuję obiema rękami, ponieważ takich podstawowych instrumentów w Grudziądzu nie ma. One nie działają. Tak? Ale za to rzeczywiście przedstawianie medialne jest wręcz genialne. Tak? O tych wszystkich projektach, które mają upiększać miasto. Tak? Po co upiększać stronę Wisły, jak się oddaje najlepszy teren na galerię handlową? Przecież to jest absurd. Tak?
powinny być zupełnie inne funkcje, tak? Hotelowe, konferencyjne, tak? A z tą galerią w innym miejscu, niech ona spełnia funkcje centrotwórcze, ale tam, gdzie to centrum trzeba kreować, a nie niszczyć starówkę kosztem rozwoju galerii. I to są takie pytania, na które oczywiście my gdzieś po części znamy odpowiedź. Adresatów tych pytań nie ma, bo to jest też taka trochę niesprawiedliwa forma debaty, tak, że się jakieś wnioski wysnuwa, a nie mamy okazji posłuchać tej drugiej strony. Tak, bo to jest tak mniej więcej prowadzenie debaty z lustrem, tak? I to jest największy problem również naszego miasta, co Państwo też wielokrotnie podkreślaliście, że ten głos mieszkańców, on jest mniej istotny, mniej ważny. Tak? Monopol na wiedzę, na prawdę i na rozwiązania ma jedna strona. I choćbyśmy dzisiaj przynieśli gotowego inwestora, tak, chcącego w tym mieście inwestować, to przypuszczam, że znalazłoby się 1500 różnych powodów, dla których by nie spełniał odpowiednich kryteriów, tak, i nie byłby cenny dla władz miasta. No, jakieś wycieczki z Chin przyjmowaliśmy, tak? No, zupełnie absurdalne sprawy zamiast rozwiązywania problemów. Ja jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję, bo dla nas, przynajmniej dla mnie, dla Tomka, Państwa uwagi są bardzo, bardzo cenne. My gdzieś na nich też budujemy to, co chcemy przekazywać naszej władzy. I tak jak Państwo mówiliście, jeżeli będziecie chcieli, potrzebowali, będziecie chcieli jakiejś pomocy, czy od nas, tak, żeby Wasz głos był bardziej słyszalny, to czy przez Pana Olka, czy przez Pana Rafała, tak? Myślę, że tak samo na forum województwa Pan Radny też z przyjemnością będzie takie rzeczy przekazywał. Tak jak mówię, no my jesteśmy do realizacji tych planów, które gdzieś przed sobą stawiamy, a też bardzo dużo zależy od Państwa, tak? I spójrzmy, jakie jest zniechęcenie społeczeństwa grudziąckiego tą sytuacją, która jest. Tak? No dzisiaj, przychodząc na to spotkanie, mówiłem, że się wielkich cudów nie spodziewam, bo my też organizowaliśmy różne spotkania i przychodziło 10, 15, 20, 30 osób. Tak? Reszta, pomimo problem bezpośrednio nie dotyczy, ale nie mam ani czasu, ani ochoty, tak? ani powiedzieć, ani posłuchać, tak? ani spróbować walczyć. I myślę, że działania władzy, chociażby takie jak to, że ich nie ma, tak? mają też na celu zniechęcenie społeczeństwa do działania w ramach jego społeczeństwa obywatelskiego. I to uważam, że takim zachowaniem ludzie sprawujący władzę robią krzywdę społeczeństwu, w którym funkcjonują. Bo zabijają ideę jakiegokolwiek dialogu, jakiegokolwiek poczucia społeczeństwa obywatelskiego. I to, przepraszam, ale ja uważam, że taka postawa, tak, żeby nie było w urzędzie nikogo, tak, z kluczowych wydziałów, żadnego z trzech prezydentów, żeby nie miał godziny czasu nawet. Tak, bo by powiedział, przepraszam Państwa, mam na 18:30 następne spotkanie, tak, zróbmy najpierw tą część, a potem sobie puszczajcie slajdy. I myślę, że bez problemu na taką formułę organizatorzy by się zgodzili. Dobrze, tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz Państwu.